strażacy są najczęściej pierwsi na miejscu wypadku, usłyszeli druhowie z OSP w Lipiankach podczas uroczystości, jakie odbyły się w ich miejscowości. Okazja do spotkania była wyjątkowa. Samorząd uroczyście przekazał działkę po odbudowę garażu. Spółka Orlen Ochrona przekazała samochód operacyjny Mitsubishi L200. Oddano też do użytku część gastronomiczną świetlicy, w której wspólnie działają członkowie OSP oraz Stowarzyszenie Nasze Lipianki. Obie te organizacje mocno wspierane przez samorządowców wszystkich szczebli od województwa przez powiat po gminę. Powiat płocki już od wielu lat wspomaga ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia znajdujące się w powiecie płockim. Oczywiście nie wspieramy tylko w ramach projektów, ale także wspieramy w ramach doposażenia remiz, które ochotnicze straże pożarne posiadają, tak jak właśnie tutaj w Lipiankach. Wspieramy bardzo stowarzyszenia znajdujące się na terenie powiatu płockiego. Tutaj na terenie Lipianek jest stowarzyszenie, które bardzo wiele lat działa i to bardzo prężnie. Stowarzyszenie Nasze Lipianki. Bardzo nas to cieszy, że będziemy mogli, że przyczyniliśmy się do tego, aby umilić czas wolny od pracy mieszkańcom tutaj Lipianek i w ogóle miejscowości gminy Nowy Duninów. Jestem pełen podziwu, mówi wójt gminy Nowy Duninów, dla członków obu stowarzyszeń, którzy wsparcie to przekuli w imponujący efekt, jakim jest dzisiejszy stan przekazanej przez samorząd gminy nieruchomości. Trzy ważne rzeczy, które sprawiają, że ta miejscowość zmienia swoje oblicze. Ze względów na bezpieczeństwo straż pozyskała nowy samochód z koncernu Orlen, operacyjny. Jest bardzo potrzebny strażakom z tej jednostki, bo mamy dookoła lasy, które stanowią 72% obszaru gminy Nowy Duninów. Tereny pagórkowate, piaszczyste, więc dla rozpoznania jest to idealny pojazd, który będzie służył strażakom i bezpieczeństwu mieszkańcom całego tutaj regionu zachodniego Mazowsza. Terenowy samochód to bardzo ważny dla nas prezent, mówi prezes OSP w Lipiankach. My o nim to marzyliśmy już dawno. To on jest po prostu niezbędny w naszych warunkach, w których tutaj my mieszkamy i działamy jako ochotnicza straż pożarna. Ten samochód też spełni warunki takiego szybkiego reagowania, gaszenie pożarów w zarodku. My go częściowo tak przerobimy, że zbiornik będzie nieduży zbiornik z wodą, pompa. Samochód to nie jedyny prezent, jaki otrzymali strażacy, a także Stowarzyszenie Nasze Lipianki, które działają wspólnie. Rada Gminy zdecydowała o przekazaniu gruntów pod budowę garażu. Na tym obiekcie, na tym terenie działają dwa stowarzyszenia, Nasze Lipianki i Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiankach. Współpracują i to też jest ważne, że w dzisiejszych czasach bardzo jest ciężko, żeby się dogadać pod jednym dachem dwa stowarzyszenia, a u nas jednak to się dzieje na żywo i na co dzień ci ludzie z sobą współpracują i wierzę, jestem przekonany, że w przyszłym roku powstanie nowy garaż garaże na gruntach przekazanych przez samorząd gminy Nowy Duninów. Jak zaznacza radna powiatu płockiego, to ważne wydarzenie dla mieszkańców Lipianek. To jest sukces wielu osób, przede wszystkim to jest sukces mieszkańców dwóch miejscowości, Duninowa Dużego i Lipianek, ponieważ dzięki ich ciężkiej pracy, zaangażowaniu, ambicji mają teraz to, co mają. Mają piękny budynek po szkole, który został przecudnie przez nich zaaranżowany, przebudowany, stanowi teraz świetlicę, strażnicę, zarówno dla Stowarzyszenia Nasze Lipianki, jak i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiankach. Strażacy, a także Stowarzyszenie Nasze Lipianki otrzymały od starosty płockiego czek na prawie 5000 zł. To pieniądze na dofinansowanie dla OSP, ale również na inwestycje w świetlicę wiejską.